O! Zupełnie was nie zauważyłem, ale witajcie w moim odcinku. Skoro już jesteście, odpowiem wam na niektóre wasze pytania. Wiele osób, m.in. Drożdżówka 2.D i Beata Wagner pytają. Ile masz lat? Skąd jesteś? Jak się nazywasz? Jak było w gimnazjum, liceum i dlaczego masz ogromną głowę? No więc jestem z Warszawy, aktualnie przynajmniej. Teraz jestem w trakcie przeprowadzki, co może też zaburzyć trochę mój harmonogram dodawania filmów, ale będę się starać wrzucać je na czas, tak jak zawsze. W każdym razie tak, jestem z Warszawy i miło, że się przeprowadzam pod Warszawę. Mam zamiar być nadal z Warszawy. Mam na imię Władek. Zapamiętajcie to proszę. W-U-A-D-E-K. Nie Włodek, Władek. I mam brudne lat. Jeżeli chodzi o gimnazjum i o liceum, to dla mnie to była masakra, nie znosiłem tych obu miejsc. Nie dlatego, że ktoś mnie tam nie lubił czy szykanował, bo raczej z tym sobie dawałem dość dobrze radę i w większości byłem bardzo lubiany. Natomiast, nie wiem, nie lubię być w miejscu i z ludźmi, gdzie nie mam wyboru. W sensie, wolę moje życie zdecydowanie bardziej teraz, gdzie wybieram ludzi, którymi się otaczam może w ten sposób. A jeżeli chodzi o to, czemu jestem ogolony, no to był mój taki Britney moment, stwierdziłem FML i obciąłem się na łysą. Christine Rasmussen pyta. Ile masz wzrostu? Skąd imię Władysław? Od Jagiełły i czy go lubisz? Okej, no to jeżeli chodzi o mój wzrost, to mam 1,75 m, więc jestem średnio niski, średnio wysoki. Osobiście jestem zadowolony, chociaż chciałbym mieć więcej. Wiecie, może jakbym miał więcej, to bym może spróbował być modelem. Jak wiecie, przynajmniej patrząc na Radka Pestkę, można stwierdzić, że twarz nie jest aż taka ważna, więc może bym miał jakąś szansę. A jeżeli chodzi o moje imię, to z tego, co mama mi opowiadała, to jest ono nie po Jagielne, tylko ona w radiu słyszała, że tego dnia najlepiej jest swoje dziecko nazwać tak, a nie inaczej i chyba nie miała innego pomysłu, więc wybrała to, co było w radiu. Znowu dużo osób? W sensie, no sporo. Chcę wiedzieć. Kiedy zacząłeś się malować, jak długo się malujesz i czy jako dzieciak podkradałeś mamie kosmetyki? No więc maluję się mniej więcej od 14 roku życia, to jest tak środek, czy tam końcówka gimnazjum. I maluję się mniej więcej od 7 lat, więc jeżeli jesteście dobrzy z matmy, bo jesteście w sobie w stanie złożyć te dwie liczby i domyślicie się wtedy, nie czekajcie, więcej, to już będzie 8 lat w takim razie. Ale wtedy będziecie musieli, mogli mniej więcej się domyśleć, ile mam lat teraz, ale z moim wiekiem się nie utożsamiam, dlatego też jakoś często wam nie mówię, ile mam lat. Więc tak, jeśli chodzi o to, co mnie zainspirowało do założenia kanału, to przede wszystkim to, że chciałem być taką osobą, której mi, jak byłem młodszy, brakowało, bo nawet do teraz, do kiedy założyłem swój kanał, nie było na YouTubie chłopaków, żeby pokazywali rzeczy, które mnie interesują, były tylko i wyłącznie dziewczyny, więc chciałem uzupełnić tą lukę w polskim YouTubie. No i też przy okazji chciałem być trochę taką inspiracją dla ludzi, by sięgali po swoje marzenie niezależnie od tego, co inni mogą sobie na ten temat pomyśleć. Monika pyta. Po co się malujesz? Nie rozumiem tego, począca Minka. Nie musisz tego rozumieć, maluję się, bo chcę i mogę. Domi i Handeho chcę wiedzieć i tutaj przy okazji jeszcze Maciek zadaje pytanie. Za co kupujesz kosmetyki? Rodzice raczej ci nie dają na nie pieniędzy. Czy nie szkoda ci kasy na drogie kosmetyki i gender? No więc kosmetyki zazwyczaj kupuję za pieniądze, chyba że je kradnę. Nie wiem, tak przynajmniej robi większość ludzi, które znam. Ogólnie zawsze starałem się na swoje kosmetyki zapracować lub ewentualnie wtedy, kiedy miałem kieszonkowe, odkładać moje kieszonkowe. I tak, nie jest mi szkoda pieniędzy na drugie kosmetyki, dlatego że traktuję to jako moją pasję, jako moje hobby. Wyobraźcie sobie, że jesteście na przykład, nie wiem, łucznikami, no to chcecie mieć najfajniejszy, najlepszy łuk w branży, mimo że jest bardzo podobny do łuku, który będzie 3 razy tańszy, ale wiecie, że ten jest najlepszy, więc chcecie ten, który jest najlepszy. I tak samo ja patrzę na kosmetyki, po prostu inwestuję w moje hobby i w rozwój jakby mojego przyszłego zawodu. Jeśli chodzi natomiast o pytanie gender, wydaje mi się, że to jest osoba anglojęzyczna, dlatego postaram się odpowiedzieć po angielsku. I'm a male. A tak a propos, odpal się. Miguelka chce wiedzieć. Czy ktoś pyta o produkty, sposób stosowania i tipy poza YouTube? I czy może pamiętam jakieś zabawne sytuacje związane z ekspedientkami w drogeriach? Jeżeli chodzi o jakieś anegdotki, to za bardzo żadnych anegdotek ze sklepów nie mam. Poza tym, że ekspedientki zazwyczaj są fatalne i nic nie wiedzą. Tylko raz mi się przypomina, kiedy byłem w Inglocie i przychodzę do dziewczyny, pytam się, czy ten puder będzie się nadawać do wypiekania twarzy? Powiedziała, tak! Na co ja pytam, a wie pani, czym jest wypiekanie twarzy? No to ona. Więc tak, to chyba tyle. A jeżeli chodzi o to, czy ktoś do mnie pisze, to tak, ludzie do mnie piszą tak naprawdę od samego początku z pytaniami o jakieś rady, o dobór podkładu, o dobór konkretnego produktu. Czasami pytali mnie o włosy, bo jak miałem te dłuższe włosy, miałem takie jasne farbowane, to wtedy też pytali, jak osiągnąć taki kolor włosów.
I chcę wam przypomnieć, że ja założyłem kanał nie tylko dla mnie, ale też dla was, więc jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania do mnie, możecie do mnie śmiało pisać na Facebooku i Instagramie. Tam bardzo chętnie wszystko czytam i odpowiadam na wasze pytania właśnie. Wcześniej też starałem się odpisywać praktycznie każdemu na komentarze, natomiast pojawiło się tam trochę hejtu i stwierdziłem, że okej, ustawiam sobie, że będą się mi wyświetlić tylko i wyłącznie najważniejsze komentarze, więc część waszych komentarzy może mi teraz umykać, chociaż będę starał się od czasu do czasu nadrabiać zaległości. Tak, ale jeżeli chcecie coś ode mnie jeszcze, to Facebook, Instagram. Teraz mamy pytanie od NMA. Czy jesteś rowerzystą? Przez dłuższy czas nie rozumiałem tak naprawdę, o co chodzi w tym pytaniu, ale kiedy już zrozumiałem, to mam jedno, jedyne zdanie dla ciebie. Wal się! Teraz mam pytanie od Evane Knight. Jakiej muzyki słuchasz, gatunki wykonawcy? Jeśli chodzi o muzykę, to słucham bardzo różnej muzyki. Czasami to będzie 21 Pilots, czasami to będzie Ariana Grande i Rihanna. Więc to jest bardzo, bardzo różne. Część ludzi mówi, że moja muzyka jest beznadziejna. No ja do takich ludzi też mówię wal się, dlatego że ja lubię tą muzykę, ona mi się podoba i wy na pewno byście nie chcieli, żeby ktoś krytykował wasz gust muzyczny, dlatego że to jest coś, co wy bardzo lubicie, dlatego też nie starajcie się nie krytykować innych ludzi pod tym kątem. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Kasper Kaffel zadał serię dziwnych, ale załóżmy ciekawych pytań, na które postaram się teraz odpowiedzieć. Czy u ciebie w mieszkaniu pali się papierosy? Nie, na szczęście u mnie się w mieszkaniu już nie pali. Wcześniej mama paliła i tata, natomiast mama rzuciła palenie około 2 lat temu, czego bardzo jej gratuluję. Czego bardzo je rozumiem, tak. A mój dada się przerzucił na elektronika, więc na szczęście w mieszkaniu, jeżeli już czymś śmierdzi, to tylko i wyłącznie kubetą kota. Czy myślałeś kiedyś o jakiejś operacji plastycznej? Czy lubisz gotować? A tak, jeżeli chodzi o operacje plastyczne, to tak, myślę o operacjach plastycznych cały czas, nawet o nich marzę. Jak tylko uda mi się odłożyć jakiekolwiek własne pieniądze, jak zacznę w końcu pracować i zarabiać, jak już kupię cały sprzęt do kanału, jaki chcę kupić, w ogóle zakupiłem ostatnio dwie nowe lampy, mam nadzieję, że czujecie jakąś różnicę w jakości filmów. Więc co chciałem powiedzieć? Tak, jak tylko mi się uda odłożyć jakieś pieniądze, to lecę na początek zoperować szczękę, a później się zobaczy. I wiem, może mi powiecie, że o nie, nie operuj się, wygląda się tak dobrze, ale tak wygląda na co dzień, więc nie dziękuję. A jeśli chodzi o to, czy lubię gotować, to nie lubię gotować. Jeśli tylko mogę, zawsze proszę kogoś innego, żeby zrobił mi śniadanie, obiad, kolację, więc czas spędzony w kuchni ograniczam do minimum. Chyba że faktycznie mam jakąś inspirację i chcę coś zrobić, to wtedy wydaje mi się, że wychodzi mi dość dobrze i nawet mi się to podoba, ale tak ogólnie to nie. Jakie są twoje ulubione perfumy? Jakich perfum nie cierpisz? Moich perfum, takich jakich bym nie lubił, nie mam, dlatego że rzeczy, których nie lubię, po prostu wypieram z pamięci i nie, wiecie, nie poświęcam im czasu. Radzę wam robić to samo, jeżeli jesteście hejterami i się wam nie podoba, wyłączcie ten filmik i... Pa! A wracając do pytania o ulubione perfumy, to Bleu de Chanel z Chanel chyba aktualnie tak najbardziej mi się podobają. I czy lubisz ja.a, b.a? Nie wiem, kim jest ja.a, b.r, a. Ale jakbym wiedział, to bym odpowiedział na to pytanie. Teraz trzy pytania od Magdaleny Sławińskiej. Czy uważasz, że ludzie powinni malować się na co dzień, i faceci, i kobiety? Czy wychodzisz z założenia, że powinno się malować tylko na przykład na imprezy lub większe wyjścia? Czy zamierzasz malować na przykład oczy, albo robić sobie bardziej kolorowe i widoczne makijaże? Czy raczej będziesz bazował tylko na makijażu podstawowym, czyli wyrównanie cery kontur? I o to, czy na moim kanale będą się pojawiać inne filmy, nie tylko makijażowe, na przykład ubraniowe, albo jakieś dyskusyjne tematy czy przemyślenia. I przy okazji Magdalena mówi, że mam od niej miecz, topór i łuk. Nie wiem, czemu przechowujesz takie rzeczy w domu, ale to chyba musi być fajna zabawa. Nie uważam, że ludzie powinni się malować w ogóle. Tak naprawdę moim zdaniem to jest wasza własna preferencja. Jeśli chcecie się malować idąc do Biedronki, idąc na pogrzeb, idąc na imprezę, siedząc w domu, to proszę bardzo, jeśli nie chcecie się w ogóle malować, proszę bardzo, wszystko zależy od was. Ja lubię się malować wtedy, kiedy mam nastrój, lubię się malować wtedy, kiedy chcę gdzieś wyjść, więc ja to robię na co dzień. Ale jeśli wy nie chcecie, jeśli dla was malowanie się jest tylko i wyłącznie od święta, to jest jak najbardziej okej. I tak samo, jeżeli w ogóle się nie malujecie, to też jest dla was okej. I jeśli chodzi o to, czy mam na sobie zamiar pokazywać jakieś mocniejsze makijaże, bardziej widoczne, to raczej nie. Będę się starał pokazywać tego typu makijaże na koleżankach, dlatego że po pierwsze to nie jest w moim stylu. Nie maluję na sobie ani oczu, ani ust na co dzień, więc też nie chcę pokazywać tego na moim kanale.
przez to, że ludzie by mogli myśleć, że jestem aż tak dziwny. Chyba że zdarzy się nie wiadomo jaka awaria i będę bardzo chciał wam coś pokazać, a nie będę miał na kim, to wtedy chyba zrobię po prostu tak bardzo mocne zbliżenie, żeby nie było widać reszty twarzy, żeby nikt nie screenshotował tego i nie robił z tego memów. Ale nie, będę starał się, jeżeli będę chciał coś takiego pokazywać, to raczej na koleżankach, a będę pokazywać takie rzeczy, więc czekajcie na nie. A jeśli chodzi o tematykę filmów, raczej będę się też starał trzymać urodowych filmików. Czasami będę robić jakieś tagi, dlatego że na przykład zostałem otagowany ostatnio w YouTuberze od podszewki czy coś takiego, ten filmik też chcę dla was nagrać. Natomiast tak, przede wszystkim urodowo, bo z takim założeniem zakładałem ten kanał, ale nie wiem, może ciuchami też się kiedyś zajmę, jeszcze nie mam pojęcia jak się mój kanał będzie rozwijać w przeciągu, nie wiem, roku, dwóch, więc nie mówię tak. Ach, Isnotela i pędzelki, chcę wiedzieć. Czy jestem tolerancyjny, czy żałuję ścięcia włosów i czy zapuściłbym włosy do rany? Jeśli chodzi o to, czy jestem tolerancyjny, tak, jestem bardzo tolerancyjny, dlatego że znajduję się po drugiej stronie monety, gdzie ludzie mnie nie akceptują przez to, że się maluję lub przez to, że jestem trochę inny. Dlatego mam w sobie bardzo dużo empatii i zrozumienia dla innych i wiem, jak inni się czują, więc tak, jestem bardzo tolerancyjny i mega, mega żałuję ścięcia włosów. Nie mogę się doczekać, aż mi odrosną. Między innymi usłyszycie o tym jeszcze trochę w moich ulubieńcach, którzy się pojawią pierwszego. Więc tak, natomiast włosy dziurawy na razie bym nie zapuścił, bo bym wyglądał dziwnie. Już wystarczy mi, że kiedy mam grzywkę, ludzie czasami do mnie wołają: proszę pani! Cztery kolejne osoby, w tym znowu Christine Rasmussen. Powinniście sobie trochę wybierać prostsze imiona, żebym mógł je wypowiedzieć. Chociaż z drugiej strony mogłem przećwiczyć czytanie waszych imion. Czy myślałem o tym, by kiedyś zostać profesjonalnym makijażystą? Jakie mam wykształcenie, gdzie pracowałem, dlaczego rzuciłem pracę i jak jestem aktywny w jej poszukiwaniu? Jeśli chodzi o zawód profesjonalnego wizażysty, to tak myślę o tym cały czas. Aktualnie czekam do końca miesiąca na odzew z mojej szkoły, do której złożyłem papiery, no tak to się raczej nie nazywa w szkole makijażowej, ale w każdym razie do której próbuję się dostać. Mam nadzieję, że mnie przyjmą i że się będę szkolić i wtedy jak minie rok mojego szkolenia, to rzucam ogłoszenie i mam nadzieję, że będziecie się do mnie powoli zapisywać. Jeśli chodzi o moją pracę poprzednią, pracowałem w H&M-ie. Zakończyłem tą pracę dlatego, że kończyła mi się umowa i stwierdziłem, że to jest najlepszy moment, żeby nie zostać tej pracy na zawsze, żeby się z nią pożegnać się z tymi ludźmi i zacząć robić coś, co faktycznie chcę robić, poza tym, że nie znosiłem tej pracy. A jeśli chodzi o moją aktywność pod względem szukania pracy, to trzy kolejne osoby, w tym Nestik W, Lufsea, Lafsia i Jokowiczka X pytają. Czy się kimś inspiruję, jakie inne kanały beauty oglądam, czy wolę u siebie dłuższe czy krótsze włosy i co sprawiło, że zainteresowałem się makijażem? Jeżeli chodzi o to, co sprawiło, że zainteresowałem się po raz pierwszy makijażem, to był to trącik. Nie wiem, czy bardziej powinienem to opisywać wam. Ja nagrałem wcześniej filmik, dlaczego chłopak maluje się na YouTubie. Podlinkuję wam pod spodem, to tam też mniej więcej odpowiadałem to pytanie trochę bardziej dogłębnie. Więc jeśli jesteście ciekawi, obczajcie na ten filmik. Natomiast czy się kimś inspiruje? Merytorycznie nie bardzo, a jeżeli chodzi o jakość, to bardzo inspiruje się Nick Tutorials i być może nie jesteście w stanie w ogóle tego powiedzieć po jakości, jaką mam aktualnie, ale mam nadzieję, że z czasem uda mi się dotrzeć do tego miejsca, gdzie będę tak samo, gdzie moje filmy będą tak samo ładnie wyglądać jak jej. Jeśli chodzi o youtuberów, których oglądam, to z polskich to są te, jeżeli chodzi o najbardziej popularnych, no to wiecie, kto jest najbardziej popularny, ale lubię też ostatnio bardzo Szminką po kadrze i Glam Girl. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicznych, no to mam już sporą, bardzo dużą listę, bo zacząłem od właśnie zagranicznych youtuberów. No i między innymi to są Nicki Tutorials, Jeffree Star, Manny Miway, Patrick Star, Wayne Goss, Charlotte Tilbury, Lisa Eldridge, Jordan Liberty, Michelle Phan i była jeszcze jakaś 10 osoba, ale nie pamiętam. W każdym razie lista jest dość duża, wydaje mi się, że część możecie zobaczyć na moim kanale w moim w kategorii ulubione czy coś takiego. Natalia i Laura chcą wiedzieć, czy ludzie z mojej szkoły wiedzą, że nagrywam na YouTube, jak na to reagują i tak samo jak reaguje na to moja rodzina. Okej, no więc jeżeli chodzi o ludzi z mojej szkoły, to tak naprawdę nie wiem, bo już nie chodzę do szkoły, więc nie muszę się przejmować ich zdaniem, ale ogólnie jeżeli chodzi o te osoby, z którymi utrzymuję kontakt, nawet tak sporadycznie, to zazwyczaj opinie są bardzo pozytywne i ludzie mówią, że fajnie, że robię coś, co kocham i no wiecie. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to moja mama jest bardzo zadowolona, że w końcu robię coś z moim życiem. Coś bardziej kreatywnego niż siedzenie i oglądanie seriali. Jest ogólnie moją największą fanką, z tego co mi się wydaje. Chociaż wcale nie komentuję aż tyle.
Nie zadałaś mi pytania do Q&A, mamo. Dzięki. Reszta rodziny, nie wiem czy widuje mój kanał. Na razie nikt do mnie nie dzwonił z wiadomością typu: co ty wyprawiasz? Przestań! Przynosisz tam wstyd! Więc chyba jest okej. Okay. Kasia Pratkiewicz zadała mi też 3 pytania. Jak zainteresowanie makijażem wpłynęło na moją pewność siebie? Czy jestem świadomy moich wad i zalet? I czy siebie akceptuję? Na które teraz odpowiem? Jeśli chodzi o makijaż, a pewność siebie, dla mnie to są dwie rzeczy bardzo powiązane. Nawet bym powiedział, że makijaż dla mnie jest pewnością w pędzelku. Znaczy, od kiedy się maluję tak naprawdę? Moja pewność siebie skoczyła dużo, dużo wyżej, dlatego że wiem, że w momentach, kiedy chcę, mogę wyglądać bardzo dobrze. Więc tak, wiecie, jak jestem dobrze umalowany, czuję się w tym makijażu świetnie i po prostu mam wrażenie, że mam cały świat u moich stóp. Jeśli chodzi o to, czy jestem świadom moich wad i zalet, wydaje mi się, że jestem świadom. Natomiast obiektywnie powinna na to pytanie odpowiedzieć inna osoba. Natomiast wydaje mi się, że jestem świadom. Staram się przynajmniej być. Nie lubię być hipokrytą. Pewnie często jestem hipokrytą, ale staram się nim nie być. Więc jakby rozumiecie, o co chodzi. Staram się właśnie zdawać sobie sprawę z moich niedoskonałości i może ktoś się ze mną nie zgodzi z moich znajomych, ale staram się serio. A jeśli nie, to po prostu mi o tym mówcie. A jeżeli chodzi o akceptację samego siebie, to jak najbardziej akceptuję się i wewnętrznie, i zewnętrznie, w makijażu, bez makijażu, więc tak. Chociaż z drugiej strony jestem wagą, więc huśtam się między dwoma nastrojami zazwyczaj. Albo jestem i myślę sobie, jestem super, albo sobie myślę, że jestem beznadziejny. I tak jest ze wszystkim, co robię zazwyczaj. Po prostu mam tak, że albo coś kocham, następnego dnia tego nienawidzę i to się zmienia następnego dnia, i następnego dnia, i następnego dnia. Tak jest z każdą rzeczą w moim życiu. Nie wiem, to się chyba nazywa bipolarność, czy coś takiego, czy dwubiegunowość, ale też nie mam tych problemów psychicznych, które są typowe dla tej choroby, więc po prostu nazywam to byciem wagą. I znowu pytanie od Nestik W. Czy piszę sobie wcześniej, co mówić, jak na przykład niektórzy blogerzy, czy nagrywam raczej spontanicznie? Jeśli chodzi o planowanie, to u mnie to wygląda mniej więcej w ten sposób, że nocą przed nagraniem filmiku myślę sobie po prostu, o czym będę mówić, co chcę powiedzieć, jaki makijaż chcę pokazać. I już nagrywam, to mniej więcej mam w głowie narzucony plan, ale mówię praktycznie, no wiecie, spontanicznie, z głowy. Później ewentualnie to jakoś tnę, montuję, żeby to brzmiało trochę lepiej. Natomiast jeżeli filmik ma w sobie bardzo dużo informacji, tak, takich na przykład o hennie, wam opowiadałem, że henna jest takie roślina robiona, była używana kiedyś do tego i tego, to mam czasami przy sobie notatki, tak żeby zerknąć, żeby sprawdzać, czy się nie mylę. Ale tak, ogólnie planuję sobie filmik, przygotowuję się do niego, ale staram się mówić z głowy, bo moim zdaniem to wychodzi dużo bardziej naturalnie. Ki i Omi pyta: czy umiałbym wykonać pełny makijaż na innej osobie, liczając to usta i oczy? Tak, umiałbym. Bardzo często maluję moje koleżanki, często maluję moją mamę, kiedy ona potrzebuje gdzieś wyjść. A więc ogólnie bardzo lubię to robić i też nagrałem taki odcinek, nie wiem czy będę miał odwagę go wrzucić, bo nie wiem czy jestem do końca zadowolony z mojej pracy. Natomiast mam już nagrany odcinek na mojej koleżance, ewentualnie go przerobię jeszcze raz i dopracuję bardziej, ale mam nadzieję, że już w przyszłym miesiącu taki odcinek się pojawi na kanale. I teraz ostatnie dwa pytania, jedno jest od Wiktorii, a drugie od Agnieszki i to są pytania z Facebooka. Jak rodzina reaguje na twoje wydanie w makijażu? Czy prywatnie zamierzasz się ograniczać do prezentacji takich subtelnych, podkreślających urodę makijaży? Czy może masz zamiar pokazywać się na przykład jak Mani i Amy Way? Dzięki za świetny film. To ja dziękuję za oglądanie. I czy kogoś mam? Odpowiem najpierw na pytanie, czy kogoś mam. I tak, mam kota i psa i dużą rodzinę, więc znaczy nie jest aż taka duża. W sumie jest mała. U nas w domu poza kotem i psem jest 3 osoby. Więc tak, mam co? Kota i psa. A jeżeli chodzi o to, jak reaguje moja rodzina, moja rodzina reaguje bardzo dobrze na mnie w makijażu, dlatego że mojego makijażu praktycznie nie widać. Nie wychodzę do nich w szmince i w tuszu, więc jakby to nie jest dla nich szok, poza tym, że po prostu moja cera wygląda trochę lepiej lub że nie są świadomi tego, że gdzieś mi się pojawił nowy pryszcz. Tak, na sobie, tak jak już wspomniałem wcześniej, raczej będę się trzymać tych delikatnych makijaży, będę wam pokazywać na przykład w chit-chat make-upach, czy jak nam się to nazywa, jakieś nowe produkty do twarzy właśnie, jeżeli chodzi o podkłady, o róże, bronzery, tego typu rzeczy. Jedyne, czego na mnie w moim kanale właśnie nie będę recenzować, to są szminki, rzeczy do ust i rzeczy do oczu. Więc mam nadzieję, że nie będzie wam tego bardzo mnie brakować. Jeśli tak, to będziecie musieli zaglądać w międzyczasie na inne kanały. Natomiast makijaże na dziewczynach też wam będę pokazywać. Więc tak, to było na tyle ze wszystkich nurtujących was dzisiaj pytań.
A jeżeli będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek inne pytania, pamiętajcie, żeby zostawiać je pod spodem w tym filmiku lub gdziekolwiek indziej i może z czasem, gdy uzbiera się ich wystarczająco dużo, nagram dla Was jeszcze jeden taki odcinek. Ogólnie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zadawali mi pytania i chcieli się czegoś o mnie dowiedzieć. Więc tak, mam nadzieję, że film Wam się podobał, stawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. A i jeszcze jedno, bardzo, bardzo dużo osób zadawało to pytanie, to było jedno z najczęściej zadawanych pytań. I zadawali je zarówno jak i hejterzy, tak i osoby, które mnie lubią. I chodzi o to, czy jestem